Dobry wieczór Państwu. Ponad 8 miesięcy bardzo ciężkiej pracy za nami. 8 miesięcy prekampanii i samej kampanii. Setki spotkań z warszawiankami i warszawiakami. Spotkań bardzo różnych. Czasami spotkań, na których było kilkaset osób. Czasami spotkań bardzo kameralnych. Spotkań, dzięki którym można było tak wiele się dowiedzieć o Warszawie. Spotkań, dzięki którym napisaliśmy program wspólnie z koleżankami i kolegami z Koalicji Obywatelskiej, z radnymi, którzy opracowali pierwszy projekt, ale później dzięki właśnie tym spotkaniom byliśmy w stanie go modyfikować i przedstawić program, który dotyka wszystkich sfer życia Warszawy, tych, które tak bardzo nurtują mieszkańców naszego miasta. Przedstawiliśmy również 18 programów dzielnicowych dla każdej z dzielnic. To niesłychanie istotne, żeby Warszawa mogła być zarządzana z poziomu dzielnicy, żeby poznać wszystkie te problemy, które są specyficzne dla różnych miejsc w Warszawie, dlatego że Warszawa jest jedna. I co najważniejsze, to credo, które przyświetlało nam przez całą tę drogę, a mianowicie Warszawa dla wszystkich. Niezależnie od tego, gdzie się urodzili, niezależnie od płci, niezależnie od poglądów politycznych. To jest niesłychanie istotne, żeby to credo, które nam przyświecało przez te ostatnie dni, było traktowane bardzo poważnie. No i w końcu te ostatnie dni i te ostatnie godziny pracujemy właściwie non-stop od kilkudziesięciu godzin. Zostało ich tylko kilka i to jest ten moment, żeby podsumować, żeby powiedzieć parę słów najważniejszych. Przede wszystkim chciałem podziękować mojej żonie i całej mojej rodzinie za cierpliwość, dlatego że rzeczywiście ta prekampania i kampania były bardzo długie i bardzo intensywne. Jak Państwo pewnie wiecie, ja nie lubię wielkich słów, natomiast spotkaliśmy się tutaj przy pomniku Stefana Starzyńskiego. Nie bez powodu, dlatego że dzisiaj odwiedzaliśmy te miejsca, które są symboliczne dla Warszawy, symboliczne dla warszawianek i warszawiaków. Rano byliśmy na Kopcu Powstania Warszawskiego, dzisiaj w tej chwili wieczorem jesteśmy właśnie przy pomniku Stefana Starzyńskiego. To był wizjoner, jak wszyscy wiemy, wielokrotnie o nim się mówi w kontekście uroczystości warszawskich. Człowiek, który przede wszystkim był w stanie planować Warszawę na wiele, wiele lat do przodu. Który mówił o ładzie architektonicznym, który mówił o zbliżeniu Warszawy do Wisły, który mówił o planach tak dalekosiężnych jak budowa metra. I ta wizja była w ostatnich latach realizowana i będzie dalej realizowana. Ale ja myślę o tym, kiedy Starzyński osiągnął prawdziwą wielkość. To był rok 39, wszyscy na pewno warszawiacy słyszeli to przemówienie, kiedy mówił o tym, że widzi Warszawę wielką. I chodziło wtedy o charakter warszawiaków, chodziło o niezłomność duszy. Wtedy dokładnie Starzyński miał 46 lat, tyle ile ja mam dzisiaj. I w całej tej kampanii, ale również w tym dniu dzisiejszym, który jest symboliczny, chciałem Państwu powiedzieć, że przede wszystkim chodzi o wartości. Chodzi o wartości dlatego, że te wybory są tak bardzo istotne, bo one zadecydują o przyszłości naszego, mojego miasta. One są wstępem do tego, co dalej, a każde wybory są o czymś. One są właśnie o obronie tego, co najważniejsze, o obronie wartości. O tym też mówił Starzyński, kiedy mówił, że widzi wielką Warszawę, bo mówił o tym niezłomnym duchu, mówił o tych rzeczach, które są najważniejsze. Mówił o otwartości, mówił o odwadze, mówił o różnorodności, mówił o tym, żeby się nie poddawać presji. I to właśnie wszystko chcieliśmy zaprezentować przez te ostatnie dni, ja i cały zespół, który mnie wspierał. I to wszystko również obiecujemy warszawiankom i warszawiakom, że Warszawa dalej będzie wielka swoim charakterem, swoją niezłomnością, że będzie wielka różnorodnością i otwartością, bo to są sprawy, które dla mnie i dla nas wszystkich są najważniejsze. I do tego, proszę Państwa, trzeba tego ostatniego kroku, a mianowicie pełnej mobilizacji i tego, żebyśmy się wszyscy spotkali przy urnach wyborczych w najbliższą niedzielę. I o to właśnie wszystkich warszawiaków serdecznie proszę. Go, 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 go
Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki. 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 Wspólna sprawa. Rafał, Warszawa. Wspólna sprawa. Rafał, Warszawa. Wspólna sprawa. Rafał, Warszawa. Wspólna sprawa. Dzięki. Rafał, Warszawa. Dziękuję bardzo. Wspólna sprawa. Rafał, Warszawa. 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 Proszę Państwa, jeszcze mamy czas. Jeszcze mamy prawie 3 godziny, w związku z tym wracamy do pracy, bo obiecaliśmy 24 godziny. Obiecaliśmy bardzo intensywną pracę, w związku z tym, Marcin, wracamy jeszcze do roboty w takim razie. Dziękujemy bardzo.